Jennifer Lopez olśniewa w różowej kreacji i butrym za 7 tysięcy, zdjęcia. Jennifer Lopez, mimo upływu lat, wciąż pozostaje jedną z najbardziej zapracowanych kobiet w Hollywood. Kiedy gwiazda nie nagrywa hitów i nie koncertuje po całym świecie, 53-latka szlifuje swoje umiejętności aktorskie na planach filmowych. W ubiegłym roku celebrytka zdążyła jeszcze wypuścić netflixowy dokument o sobie i wziąć ślub z Benem Affleckiem, któremu towarzyszyło huczne wesele za 2 miliony złotych. Jennifer Lopez pokazuje niepublikowane dotąd zdjęcia ze ślubu z Benem Affleckiem. Było na bogato. W napiętym do granic możliwości grafiku JLO trudno wygospodarować choćby chwilę czasu dla czwartego męża. Dla piosenkarki nie ma jednak rzeczy niemożliwych i od czasu do czasu zakochanej parze udaje się wybrać na romantyczną randkę, najczęściej w asyście fotografów. Zakochana Jennifer Lopez wtula się w Bena Afflecka podczas randki w Starbucksie. Romantycznie, zdjęcia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Aktualnie Jennifer pochłonięta jest promocją filmu Wystrzałowe wesele, w którym oprócz Amerykanki pojawili się także Josh Duhamel i Lenny Kravitz. Kolejne wystąpienia publiczne wymagają od celebrytki, żeby prezentowała się niczym milion dolarów. Tym sposobem zatrudnieni przez Lopez styliści w pocie czoła wyszukują dla niej najbardziej spektakularnych kreacji, jakie tylko są dostępne na rynku. Ich wybór opadł m.in. na zjawiskową suknię topowej projektantki, u której ubierają się obecnie największe gwiazdy światowego formatu, mowa o pochodzącej z Zebrza Magdzie Butrym. Niedawno w Outfitcie z jej najnowszej kolekcji widziana była Rihanna. Na wtorkowej konferencji prasowej artystka zachwyciła w różowej obcisłej sukni z aplikacją z róż przy kołnierzu, którą urozmaiciła pasującym płaszczem, delikatnymi sandałkami na obcasie i złotą biżuterią. Jak się zapewne spodziewacie, projekt butrym do tanich nie należy. Za sukienkę z wiskozy zapłacicie w jej butiku 6800 zł. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Jennifer Lopez w kreacji polskiej projektantki. Zadała szyku?